Party Room TV for Fun Dance. Wracamy do rozmowy. Blinders jest z moim gościem. Powiedz mi, jak doszło do tej kolaboracji z Martinem Garrixem, wydawaniu w jego wytwórni? Jeżeli chodzi o kolaborację z Garrixem, sytuacja jest dość zabawna, ponieważ powstało to bardzo spontanicznie. Mianowicie przed występem jego na Tomorrowlandzie spotkaliśmy się wszyscy w jego pokoju hotelowym. Wszyscy to znaczy management, czy artyści, tak, którzy z nim występują? Mówię wszyscy, a nie podaję nazwisk. Więc wszyscy, którzy należą do wytwórni Stan Records, Matiz & Sadko. Bo tam jest zacna ekipa artystów. Tak. I wszyscy sobie siedzieliśmy i piszczeliśmy sobie zwyczajnie swoje jakieś tam demka, produkcje, jak to między artystami właśnie bywa. Posłuchaj mojego, zobacz ten drop. Zobacz to, a to ci się podoba, a to ci się nie podoba. Wymieniamy się też opiniami. No i pokazałem mu taką bardzo wstępną wersję tego utworu, który stworzyłem tak naprawdę 2 dni przed. Strasznie mi się to spodobało, no i jakoś tak na przedziale kolejnych... w ogóle stało się tak, że on od razu wziął ode mnie ten numer jako demko i zmaszapował to ze swoim utworem i puścił taką już wstępną wersję na tym Tomorrowlandzie, a potem na przedziale kolejnego miesiąca... Potem w tracklistach widzisz Martin Garrix ID. Tak. I jakoś tak wyszło, że chciał ze mną ten utwór skończyć. No i na przedziale kolejnego miesiąca dopracowaliśmy ten utwór. Ale to już wtedy wysyłaliście sobie jakby internetowo projekty gotowe, tak? Do przerobienia. A chciałbym cię zapytać, jak to było z tym Tomorrowland, że ty nie doleciałeś tam? Jak to się wydarzyło? Powiedz nam o tych losach. To jest smutna historia, o której nie lubię chyba rozmawiać za bardzo. No ale skoro pytasz, to muszę to powiedzieć. Stało się tak, że niestety nasze polskie linie lotnicze odwołały mi lot na mój występ. Nie było do końca też tak, że to był last minute, ale okazało się, że wszystkie zastępcze loty też były jakoś tam poopóźniane. No i niestety na moje nieszczęście wyszło tak, że nie dotarłem na miejsce na czas. No i niestety do występu nie doszło. Ale mogę wam taki rąbek tajemnicy zdradzić, że najprawdopodobniej będzie okazja, żeby nadrobić straty, więc... A bilety idą jak świeże bułki, mówimy o tym roku. Tak. No to widzowie For Fun Dance i Party Room jestem jako pierwsi. Zapraszam wszystkich. Będzie się działo na Tomorrowland z twojej strony. Tak. Ale cicho, na razie to jeszcze tajemnica, więc nic nie mówimy. Party Room TV For Fun Dance.